Team, czyli przygody z nadwody. Ja nazywam się Krzysiek, razem ze mną jest kolega Jarek. I co? Zew przygody znowu zaprowadził nas do Szwecji. Tym razem wędkujemy na zbiorniku Bore. Co z tego wyjdzie? Oglądajcie nas. Rybkę. Wszystko z poszkodnego rzadka. Mierzymy około 80 do wody. Poszła. Dalej okoń feruje. No ok. Jest pierwsza ryba, proszę Państwa.
co? Będzie nas polował. Spokojnie, wymagaj. Ja. Pobierać go. Dobra, nic nie wiem. Jarek ciąga maszynę, pędeczka pracuje, dwa razy już ją widzieliśmy, ale jednak jeszcze nie czas. Oceniamy na jakiś 1,20 m. Poszła. Ale nie jest na razie zainteresowana, żeby... współpracować. Dobra, szkoda ryby. Szczupak jest w dobrej kondycji, ale Jarek zaczyna stękać. O, łyk talentu i ogień i pompujemy i już coś widać. Ręka mi boli. No. Jakbyś był człekokształtny, to byś nogami mógł holować. Już widać cień. Chodź. Pomóc ci? Nie. Może jak się przykręci właśnie. Nie wiem, kto jest bardziej wymęczony, czy Jarek, czy Szczupak. Złap go za plecionkę. Jest! Dobra. Bierzemy. Bo ja film nagrywam, czekaj, później ci pstryknę parę fotek. Zmierz go. Zobaczymy, uwiecznimy. Kurczę, byk. Może nie nagrywać. Ile ma? 98. A wyglądał jak 1,20 m.
Dobra, dziękujemy. Dobra, poproszę do zdjęcia. Wiesz co, zrób point, nie będziemy musieli przesyłać. Dobrze. Jakbyś mógł tutaj... Nie ma problemu. Ja tutaj spróbuję go wypiąć. Co robię twoim? Rękawiczka to jest zajebista strona. Łapę to już bym dawno stracił. Tak ci zrobię. Rób kilka. Życiowo. Nie, nie. To jeszcze nie jest mecz. Zipał się chłopaczyna. Dobra. Rybka odpływa wolno. Ale strasznie zgruby, nie? No. Widać, że na żarty już. One długo dochodzą do siebie, wiesz, te duże szczupaki. Jest zimna woda jeszcze. Jest! Jest! Gratulacje! Dziękuję. Ale co się stało, jak się robi. To pierwszy dzień dopiero. O kurwa macie, warto było, warto było. Czyli ale co? Ci, kurwa, łapa mnie bolała. Czyli co? Trzy rekordy co? Dzisiaj pobiłeś swoje? Tak. Odkąd wrócę do Polski, ubóstwię swoją żonę. Wiesz czego? Że mnie puściła. Mamy teraz do zatoczki, będziemy łowić na głębokości około 5-6 metrów, głównie z opadu. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Spłynęliśmy teraz z wody, była duża fala, ale jeszcze tam wrócimy, bliżej wieczora. Zobaczymy, co się dzieje tutaj. Tutaj rano były dosyć ładne ryby. To sobie na miejsce. To już. Jest to zabójcza maszyna. Co? Dobra, wypnij od razu, wypierdę. Zawsze wyrzuć do góry.
Do kamery pokaż chociaż. Jest czupaczek, żegnamy go. Ale z 6 metrów, w tym 6,5 metra. Odbierasz sobie sam? Ładny cielaczek. Doda elektroda, znowu się spisała. Woda bardzo przejrzysta. Fajnie widać, jak ryba walczy. Otwieraj tę skrzynkę. Zaciska pochwę. Coś one w ogóle pracują. Jest. Ładna, a patrz jaki pogryziony na boku i to świeże rany. Jest szczupaczek. Mierzenie, ważenie. No do elektroda okazała się... Czekaj, bo ja... Czujnik zasunięty. Czujnik zasunięty. Wiesz co zrobić, jest fajnie. Później ci prześlę. Jak się nie zna aparatu. To... O, ogonek. Buziaczka tu. Do przodu ręczki wysuwamy. Teraz jest lepsze. Zmierz go. Aha, jeszcze szczypce, tak? Bardzo ładny szczupaczek. Co? A, ja widziałem to pierdoliu na upadzie. Jaka masa, to jest najpiękniejsze co może być. Ale... Pięknie, nie wiem, to jest. Patrzcie na górkę, tam jest pana fajnie opada, wiesz?
I przywalił. I przywalił w tym czasie od dołu. Osiemdziesiątkę. Pienie na twarzy. Zaraz na policzkach. Dobrze. Przyjdzie kryska na matyska. Dzisiaj. Opanuj się, chłopie. Nie jesteś tu po to, żeby się nażerać. Po mamę. Biegusiem. Thank you.
tak, łyso kurwa. Tam ta trójka wpływa, wiesz? Znaczy przemieszczę. Poprawił. Rośnie. Nie, chyba nie. Jeszcze nie wiem. Nie. Do siady, to? No, on chyba będzie rósł. Jeszcze nie wiem. Nie, tylko się obkręcił, wiesz? Za ogon się zaczepił, widzisz? Ale pogryziony. Widzisz? Ale patrz, on z dwóch stron ma. Coś go od góry dziobnęło. Krzysztof ciągnie pierwszą dzisiaj.
Krzysztof w akcji. Szybko podbierać tym tym? Czy lepiej rękawicą? Chcesz podzielać? Proszę Państwa, 90, zaraz zobaczymy. Masz sobie pół, żebyś dotrzymał pod strzelami. Daj. Dobra. O tak, 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 tak. Chłopcy.b. Czekaj. Bo latamy. Pysk jeszcze, czekaj. O tak, 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 tak. Bardziej w tamtą stronę. O tak, o dobra. Jeszcze z jedno. Dobra, tylko dobrze go trzymaj przy mierzeniu. Za łeb, o tu. Dobra, 0. 95. Pięknie. Poszedł. Jest rybka. Swój żywioł. Nie daj mu luzu, bo jest za nożyczki zapięte. Puść go, puść go, puść go, patrz co on tu ma. Ciepnięty był. Kurde. Masz ten odchacać tu. O jest rybka. I to chyba fajna
kolejna rybka. No. Fajna ryba jest. No kurde. Boję się, żeby w kotwicę mi nie chciała wejść. O! Weź sobie od razu, Krzysiek, załóż rękawice, w razie pod strzela będziesz brał, bo nie wiem, czy to utrzyma to coś, to już może blisko metr. W końcu kolegi kumat nie wie, co się sprawdzi. Jest koło metra. Czekaj. Bierzemy? Tak, przyłóż od razu, tylko dobrze go trzymaj. Kolejne, 96. Kolejna przygoda w Szwecji skończyła się właśnie. Spływamy do bazy. Reasumując, jezioro bardzo ciekawe, jeden z fajniejszych wyjazdów, a zaliczyłem już naprawdę kilka, połowiliśmy na grubo, dziewięćdziesiątki nie były tu żadną atrakcją, także padło ich kilkanaście, można powiedzieć. Super, wyjazd bardzo udany. Wydaje mi się, że jesteśmy tu ze 2 tygodnie za wcześnie, ale wiosna w tym roku opóźniła się w Szwecji. Myślę, że ci, którzy będą tu za 2 tygodnie, będą mieli prawdziwe Eldorado. Także tego im życzę. Jeszcze jedna fajna rzecz, która mi się tu podoba, a mianowicie gospodarz bardzo mocno pilnuje ilość zabieranych ryb. Że tak naprawdę nie mają tu czego szukać i nie napełnią tu swoich zamrażarek. Także zapraszam na jezioro Boren. Właśnie dobiegła nasza wędkarska przygoda do Szwecji nad jeziorem Boren. Kończymy łowienie na dzisiaj, lecimy do Polski. Pogoda nam dopisała. Poniedziałek była flauta, było słońce. Woda zaczynała, miała 6-7 stopni Celsjusza, a teraz ma 9, 12 do 12 stopni, więc słońce dopisało. Rybek połowiliśmy dużo. Łowiło się 3 metrowe ryśki, które zrobił Krzysiek 105 i 107. Także będą do obejrzenia na naszym filmie. Dziękujemy, pozdrawiamy i oglądajcie nas. Cześć.